dobry, w piątek 24 września. Witam Słowem Bożym z modlitewnika z Biblią na co dzień. Na dzisiejszy dzień wyznaczone są dwa hasła z przypowieści Salomona z 10 rozdziału z 28 wiersza. Tam czytamy: oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość. Natomiast w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale w 12 wierszu czytamy: bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Moi drodzy, mamy dziś piątek. Ktoś mógłby powiedzieć: piątek, piąteczek, piątunio. Czekaliście na ten dzień? Być może niektórzy odliczali już dni czy godziny do tego dnia, do upragnionego i przez wielu oczekiwanego weekendu z nadzieją, że w końcu odpoczniemy po bardziej bądź mniej ciężkim tygodniu pracy lub nauki. I dziś biblijne fragmenty w modlitewniku z Biblią na co dzień poruszają właśnie temat oczekiwania i nadziei, które są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Oczekujemy na weekend, bo chcemy odpocząć po pracy lub po tygodniu nauki. Oczekujemy w kolejce do lekarza specjalisty z nadzieją, że usłyszymy właściwą diagnozę. Oczekujemy na pociąg z nadzieją, że przyjedzie, a my dotrzemy do wyznaczonego celu podróży. Dzieci oczekują na prezenty z nadzieją, że otrzymają coś wymarzonego. Gdy jednak jest mowa o oczekiwaniu sprawiedliwych, które przynosi radość, wtedy może pojawić się pytanie, kim są ci sprawiedliwi i czy my się do nich zaliczamy. Odpowiedź będzie prosta. Tak, jesteśmy sprawiedliwymi, jeśli tylko z wiarą patrzymy na Boga i życie nasze prowadzimy z Bogiem. Wtedy w Jego oczach jesteśmy sprawiedliwymi. Ważne jest, byśmy trwali w oczekiwaniu, bo tak naprawdę ciągle czekamy, patrząc w przyszłość i oczekując na dzień ponownego przyjścia Pana. Ponadto każdego dnia oczekujemy wsparcia Bożego, Jego błogosławieństwa, prowadzenia, Jego pomocy. Dlatego też oczekiwanie stanowi istotną część naszego życia. Ale nie oznacza to, że mamy być bierni w tym oczekiwaniu. Wręcz przeciwnie. Jako chrześcijanie mamy oczekiwać aktywnie. W Piśmie Świętym znajdujemy przykłady właśnie takiego oczekiwania. Są tam przykłady godne naśladowania tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę, pisze autor listu do Hebrajczyków. Jakie to przykłady? Za czasów proroka Eliasza panowała susza, a Eliasz czekał na zesłanie deszczu przez Boga. Wszedł na górę Karmel, ukląkł tak, że głowę miał między kolanami i gorliwie modlił się do Boga. Deszcz, o który prosił, jest symbolem błogosławieństwa, które jest dla nas bardzo ważne. Starajmy się nasz czas oczekiwania wypełniać modlitwą, tą codzienną rozmową z Bogiem. Kolejnym przykładem jest Symeon, który oczekiwał w świątyni Zbawiciela. Jak pisze ewangelista Łukasz, który oczekiwał pociechy Izraela. Tam w świątyni oczekiwał wypełnienia obietnicy, którą otrzymał. A co to oznacza? To oznacza, że właściwym sposobem oczekiwania jest pójście do kościoła, skierowanie się do domu Bożego, uczestnictwo w nabożeństwach. W ten sposób we wspólnocie możemy przeżywać Boga. Symeon pewnego dnia ujrzał małe dziecko, które rodzice przynieśli do świątyni i rozpoznał w nim obiecanego Mesjasza. Jego oczekiwanie spełniło się. Moi drodzy, jeżeli chcemy przeżywać Boga, jeżeli chcemy odczuwać Jego bliskość, Jego obecność, to musimy pójść do domu Bożego. To jest miejsce, gdzie możemy przeżywać Boga. Do oczekiwania należy modlitwa.
Do oczekiwania należy też wykazywanie cierpliwości. Apostoł Paweł i jego współpracownik Sylas zostali wtrąceni do więzienia. Oni też czekali, żeby Pan Bóg im pomógł. I co robili? Dzieje apostolskie podają, że około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Natomiast więźniowie przysłuchiwali się im. Nasze oczekiwanie również wypełniajmy dziękowaniem i uwielbianiem Boga. Oczekujmy Pana każdego dnia. Oczekujmy też Bożej pomocy, Bożego prowadzenia, błogosławieństwa i bliskości, bo oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość. Nasze oczekiwanie jest też znakiem tego, że mamy nadzieję. Gdy się czeka na pociąg, to ma się nadzieję, że nadjedzie. Gdyby się nie miało tej nadziei, to by się nie czekało, to oczywiste. Dlatego nadzieja i oczekiwanie są ściśle ze sobą związane. Jeśli mamy stanowczą nadzieję, to musimy też stanowczo oczekiwać Pana każdego dnia, czego wszystkim życzę. Amen. Dobrego weekendu, pozostańcie z Bogiem.